Praca Jony Friedmana Ikonostas należy do grupy jego późnych prac i powstała specjalnie na zamówienie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Jona Friedman to jeden z najważniejszych wizjonerów w architekturze XX wieku. Od 1958 roku rozwijał swoją koncepcję architektury mobilnej, megastruktur, wiszących miast, które miały zapewnić mieszkańcom miast nowe warunki życia. Ta architektura nadal jest aktualna, jest w dalszym ciągu aktualna w czasach dużej mobilności przestrzennej, w czasach nomadyzmu, migracji i bardzo nieelastycznej przestrzeni miejskiej. W miastach, które się ciągle rozbudowują, zatracając gdzieś tą ideę humanizmu, która była bardzo ważna dla ojców modernizmu.